Reprezentacja Polski do lat 17 nie zagra w finałach Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni z trzema Lechitami w składzie w drugim spotkaniu turnieju kwalifikacyjnego przegrali w Grodzisku Wielkopolskim z Grekami 0-1 i stracili szansę na awans. Po porażce z reprezentacją Hellady podopieczni trenera Roberta Wójcika nie potrafili ukryć łez. Zabrakło nam na pewno szczęścia i też, że powinniśmy przyspieszyć grę. Ale no, musimy się teraz podnieść i pokazać, że chociaż umiemy wygrać jeden mecz w tym turnieju. Zabrakło wam bramek przede wszystkim w tym turnieju. 0-2 z Białorusią i 0-1 z Grecją. No tak, też prawda, no, ale to też popiera naszą słabą grą, słabą dyspozycją. No, nie prezentowaliśmy tego, co wcześniej. Polacy swoją sytuację skomplikowali przegranym 0-2 pierwszym spotkaniem z Białorusią. W tym meczu ze znakomitej strony pokazał się Kamil Jóźwiak, którego chwalili m.in. komentatorzy Polsatu Sport. W starciu z Grekami skrzydłowy kolejorza, podobnie jak cały zespół, już tak nie błyszczał. Ciężko w ogóle coś powiedzieć w tej sytuacji. Na pewno nie... Nie przygotowaliśmy się na to, byliśmy pewni swoich umiejętności, na pewno nikogo nie zlekceważyliśmy. Dwa razy w głupi sposób tracimy bramkę i na pewno potem ciężko jest to odrobić, gdy drużyna całą drugą połowę się broni. No, na pewno nie usprawiedliwia to nas, bo nie zagraliśmy ani przez chwilę tego, na co nas stać. Co graliśmy w poprzednich turniejach. Wszyscy trzej Lechici w meczu przeciwko Grekom rozegrali pełne 80 minut. Kacper Wojdak grał na pozycji środkowego obrońcy. Kamil Jóźwiak tradycyjnie hasał po prawym skrzydle, a Mateusz Spychała został ustawiony na prawej stronie bloku defensywnego. Wojdak i Spychała spotkanie zakończyli z żółtymi kartkami na koncie. Szkoda niewątpliwie, bo w obu meczach ta gra załamywała się na 30-40 metrze przed bramką przeciwnika. To jest na pewno element do poprawy u nas, bo ta gra, jeśli chodzi o utrzymywanie się przy piłce, nie wyglądała źle. No tak, w trzecim meczu musimy pokazać kibicom, że jesteśmy dobrym zespołem, no bo tak jest w rzeczywistości. Żałujecie tej szansy? Czujecie się zespołem, który powinien tutaj powalczyć o to pierwsze miejsce kwalifikowane, premiowane awansem dalej? No tak, no, czuliśmy, że mogliśmy awansować do tych mistrzostw. No szkoda, no ale musimy to przełknąć i gramy dalej. No. No, świat się nie kończy i to, że nie awansowaliśmy do tych mistrzostw, to jeszcze nie koniec naszej kariery. Ostatnie spotkanie Polacy rozegrają w czwartek o godzinie 18. Rywalem podopiecznych Roberta Wójcika będą Irlandczycy. Dzień później zawodnicy powrócą do swoich macierzystych klubów.